Z rodziną ponoć najlepiej wychodzi się na zdjęciach. Jednak bohaterowie serialu Ja to mam szczęście najwyraźniej upodobali sobie ciepło domowego ogniska. Mimo, że tym żarem nieraz można się nieźle sparzyć. Rodzina, ale nie całkiem typowa. Joanna i Jerzy Polakowie mają za sobą nieudane małżeństwa, przez co teraz bardziej doceniają siebie. A czy na planie jest między nimi chemia? Jakim wyzwaniem była dla nich rola w Ja to mam szczęście? Opowiedzieli od twórcy głównych ról Jacek Braciak i Kinga Price. Szereg z tych rzeczy dzieje się samo. Obecność Kingi Price jest tutaj, myślę, wiążąca. Dobrze napisany tekst. I to w zasadzie tyle. To nie wymaga jakiejś kreacji, tylko jakiegoś elementarnego poczucia humoru, znalezienia się w tej sytuacji. Spotkam fantastycznych partnerów, wszystkich, z którymi mam szczęście i zaszczyt grać. I to są osoby, które potrafią inspirować, śmieszyć, bawić, jak mam jakiś zły moment, i to chyba wszystkich nas tutaj dotyczy. Na jedną rzecz trzeba uważać, trzeba się pilnować, dlatego że medium komedii jest bardzo niebezpieczne. Ono uwodzi do tego, żeby grać szeroko. Zresztą szeroko mam na myśli mocno, przegrywać, co się niestety dzieje w większości polskich produkcji. Zresztą chyba ja całe życie od tego stroniłem, w związku z tym wolę mieć opinię człowieka, który gra za mało niż za dużo. Jak młodzi aktorzy dogadują się na planie z resztą dorosłej ekipy, opowiedziały serialowe dzieci, pary głównych bohaterów. Bardzo dobrze mi się z wszystkimi dogaduje. To jest wysoki poziom, nie można jakoś tak za bardzo... Nie chcę opóźniać pracy serialu, więc wolę być zawsze przygotowana i tekst perfekto, żeby nie było, że ja nie pamiętam tekstu i potem wszystko się opóźnia przeze mnie, bo to jest potem straszne wyrzuty sumienia. Na antenie Telewizji Polskiej nie brakuje seriali o charakterze familijnym. Czym Ja to mam szczęście ma szansę oczarować widza? Zapytaliśmy producent Dorotę Kośmicką-Gackę. Ten serial pewnie odwołuje się do takich kochanych i lubianych seriali jak 40-latek, czy Rancho, czy Rodzinka.pl. Odwołuje się przede wszystkim gatunkiem, to komedia, ale z wybitnymi aktorami, takimi jak Kinga Price, czy Jacek Braciak, Anna Seniuk, Dominika Kluźniak, czy Tomek Karolak, który również w tym serialu się pojawi. To wyzwanie dla widza niezwykłe. O tym, czy stwierdzenie Ja to mam szczęście jest bardziej euforycznym wyznaniem, czy ironicznym komentarzem, przekonamy się już niedługo, na wiosnę, w Telewizji Polskiej.